Hej kochani, przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym tutorialem, tym razem na nieco inne kotombolsy. Wydaje mi się, że kotombolsy zna już każdy, a przynajmniej wiele osób wie, o czym mowa. Jeżeli nie, to są to po prostu takie kule świetlne, które można kupić lub zrobić samemu. Ja oczywiście preferuję samoróbki. Jeżeli chcecie, to to okrągłe też Wam pokażę, natomiast myślę, że po pokazaniu dzisiejszych serduszek wszyscy będą wiedzieli też, jak zrobić te okrągłe. Co potrzebujemy, żeby zrobić kotombolsy? Przede wszystkim potrzebujemy baloniki. Jeżeli będziecie robić okrągłe kotombolsy, to potrzebujecie baloniki na wodę, coś takiego. Mam nadzieję, że tu widzicie. To są takie baloniki, które po napompowaniu są malutkie. Zaraz Wam pokażę. Ja mam taką pompkę. O, akurat sobie wzięłam dziurawy balonik. Kot tutaj mi majstrował, więc... Tak wyglądają te małe baloniki. Później je trzeba dostosować, zrobić z nich ładną kuleczkę. Natomiast ja dzisiaj chciałabym Wam pokazać właśnie kotombolsy w kształcie serca. I jest to o tyle trudne, że nie ma małych baloników w kształcie serca. A jeżeli są, to ja ich po prostu nie znalazłam, co jest bardzo denerwujące. Dlatego musiałam... Dlatego musiałam kupić takie duże. Czyli droższe i przy okazji trudniejsze do zrobienia, ale przy odrobinie szczęścia udało się i Wam też się uda. Jeżeli macie taką pompkę, ona nie jest droga, ja ją kupiłam w jakimś hipermarkecie za dosłownie 10 zł, no to problem jest niewielki. Po prostu... Dzień dobry. No tak, przyszedłeś pomagać. Nie, on tak naprawdę przyszedł zażreć balony. Okej, więc nakładamy sobie na tą pompkę i tylko tak delikatnie dmuchamy, bardzo delikatnie, żeby było nadmuchane, ale żeby zachowało kształt serca. Koteł, chodź. Wiedziałam, że to nie będzie łatwe. I zawiązujemy. Ja się tak łatwo nie poddaję. A teraz jest większy i gryzie, to już w ogóle. O, i wygląda to w ten sposób. Kocie, naprawdę. Chodź tu. Teraz tu wszystko pozrzucasz, maluchu. No, ja wiem, że tu jest ciekawie. Chodź. Oparcie na szkło. Ja nie wiem, po kim on to ma. Nie wiem, naprawdę. Dobrze, że jest adoptowany, bo... Okej. I jeżeli już macie nadmuchany ten Wasz balonik, tak? To jest super. To teraz potrzebujecie tylko wikol. Potrzebujecie wodę, zwykłą, zimną wodę. Potrzebujecie nożyczki. I jakąś włóczkę lub kordonek. Ja akurat mam tutaj w kolorze różowym. Stwierdziłam, że do serca będzie pasować. No i oczywiście potrzebujecie światełka, tak? Takie światełka, no faktycznie najlepiej kupować w sezonie zimowym i świątecznym. Natomiast bez problemu możecie je kupić na Allegro albo na jakimś takim innym wysyłkowym. Nie są drogie, kosztują około 10 zł, są na baterie, więc idealnie, bo można je powiesić gdziekolwiek się chce. Ja zamówiłam sobie akurat z takimi 10 lampeczkami, można sobie zamówić też 20, wtedy będą większe. I mój plan jest taki, że będę sobie przeplatać serduszko, kółeczko, serduszko, kółeczko. Bo kupiłam tylko tych serduszkowych balonów 5, bo tyle mieli akurat w sklepie. Ale okej, bo się rozgadałam. Teraz tak. Potrzebujecie naczynie, w którym wymieszacie wodę i teraz proporcje muszą być pół na pół, bo inaczej będzie to po prostu za miękkie. Więc zimna woda i wikol.
Zamykamy. O, mi się tutaj trochę wylał. Sia, no teraz będziemy kleić. I musicie to wymieszać pateczkiem. Zrobię tutaj. I teraz najprostszą formą, jeżeli robicie od razu wszystkie naraz, jest wrzucenie po prostu naszego... Jest wrzucenie naszego kordonka do danego naczynia. Wtedy mamy pewność, że będzie on dobrze zamoczony w tym kleju. Jeżeli macie zamiar zrobić ich tylko kilka, no to nie warto faktycznie wrzucać z całego kordonka. Znaczy kilka, na przykład, nie wiem, jeden czy dwa. Po prostu, to nie warto wrzucać całego kordonka. Natomiast jeżeli chcecie zrobić całość, no to wtedy warto. No i co robimy? Bierzemy nasz balonik. Oczywiście możecie to robić w rękawiczkach. Ja nie potrafię niczego robić w rękawiczkach, bo mi się od razu wszystko wysuwa z rąk. I zaczynamy oplatanie. Na początku jest trudne, żeby to tak utrzymać, ale potem już się będzie bez problemu trzymać. Od razu mówię, że nie róbcie tego na obrusie, bo ten klej tutaj, jak widzicie, brudzi wszystko. Mój stół jest spisany na straty. Wszyscy moi goście o tym wiedzą, że to jest stół roboczy i że... dlatego tak wygląda. Natomiast tak sobie zawijamy. Kot, zostaw to. I pilnujemy cały czas, żeby ten kształt pozostał sercem. No, dzisiaj jest ewidentny filmik dla ludzi lubiących koty, bo tutaj parcie na szkło wróciło. Ostatnio jakoś tak niespecjalnie był zainteresowany, a teraz znowu. Odcinamy. I wieszamy w jakimś przestronnym, wolnym od kota miejscu, żeby to sobie na spokojnie wyschło i odkapało. Najlepiej położyć coś pod tym, bo lubi sobie troszkę skapnąć. No i tak sobie właśnie. Można sobie zacząć od tutaj tak góry. I potem tylko pamiętać o tym, żeby trzymało kształt. Okej, okay. Kiedy macie już pozawijane, zostawiacie je, tak jak mówiłam, do wyschnięcia. Cześć, witam po przerwie. Moje kotombolsy już prawie wyschły. Ten może troszeczkę jest jeszcze mokry, dlatego tak się trochę zgiął, ale myślę, że jak wyschnie, to będzie ok. Natomiast oczywiście nie obyło się bez dramatów. Laki zeżarł jedno serduszko, to pewnie z miłości, w związku z czym... będę musiała sobie je dorobić, ale na pokazanie wystarczy to, co mam, więc nie panikujmy. I teraz chciałam Wam pokazać, jak wygląda moje pierwsze serce, które robiłam, kiedy jeszcze nie wiedziałam, jak to robić, i to, które wyszło teraz. To generalnie widać, że jest takie mocno umęczone,
a wieściami starałam się jak mogłam. Natomiast pierwsze, no może Wam nie wyjść, dlatego lepiej sobie kupcie więcej baloników, tak na wszelki wypadek. Natomiast to drugie, ono już jest i kolejne już są naprawdę bardzo ładne. I jestem z nim bardzo zadowolona. Trochę żałuję, że nie miałam czerwonego kordonka, tylko różowy. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I teraz sprawa jest taka. Wyciąganie balona nie jest łatwe. Koniecznie dajcie swoim kotonkom całą noc na wyschnięcie. Ja tego nie zrobiłam, przyznaję. Troszkę je podsuszyłam suszarką, mam nadzieję, że one są już suche. Ale chciałam Wam nagrać ten filmik dzisiaj i już się nie rozdrabniać, dlatego trochę się boję. Co robimy? Robimy tak, że przebijamy ten nasz balon. Musi z niego ujść powietrze. Jej, jest wszystko dobrze. Tak, i teraz z tymi dużymi, z małymi balonami nie ma żadnego problemu. One się kurczą do takiego malutkiego, totalnie malutkiego rozmiaru i po prostu się je wyciąga. Natomiast z tymi dużymi jest jednak trochę problem, bo one nie chcą się tak ładnie skurczyć. Dlatego ja sobie tutaj wzięłam szczypce i sobie pomogę tymi szczypcami. Jest ok. Jest ok, nic się tutaj nie pogięło. Jest serduszko. Więc jest fajnie. Ok, i to samo robimy z kuleczkami. Wyciągamy po prostu ze środka nasz balon i to jest wszystko. I kiedy już je mamy, to musimy je jakoś zamontować. Jeżeli macie je bardzo ciasno, to nie ma żadnego problemu. Natomiast jako, że to były duże te balony, no to ciężko, żeby to się tu dopasowało. Dlatego ja sobie pomogę trochę klejem na gorąco. Pozwolę sobie to zrobić. Tak na wszelki wypadek, żeby Wam to nie wypadało, możecie sobie tak zrobić, ok. Ale ja gadam dzisiaj do wody. Dobra. Bierzecie Wasze lampki i zaczynacie od samego początku. Ja sobie zrobię może serce kulka. Zacznę od... O. Wkładamy sobie gdzieś tak, żeby było chociaż trochę w miarę ciasno. I kropelkę kleju na gorąco. Dobra. No i teraz jedziemy dalej. Mam niektóre bardziej ciasno zrobione, inne mniej. Okay. No i tak sobie robimy. I zostawiamy je na chwilkę do wyschnięcia, żeby ten klej na gorąco też wysychł. Natomiast... O, tu mi jeszcze trochę... Użyłam jednak to serduszko, którego mówiłam, że nie użyję. Tylko żeby Wam zademonstrować mniej więcej, jak to będzie wyglądało, ja sobie je potem wymienię. Więc nie powielajcie złych nawyków. Dosyć urocze. O, i tak się nie przyklei. W każdym razie jest to dosyć urocze i myślę, że warto spróbować coś takiego zrobić, pokusić się o to. Tym bardziej, że wieczorem będzie wyglądać naprawdę pięknie. Ja tego Wam teraz nie jestem w stanie pokazać, jak to wygląda, kiedy się świeci. Natomiast wydaje mi się to bardzo fajne.
Okej, kochani, to dzisiaj wszystko. Widzimy się w następnym tutorialu. Tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania i do odwiedzenia mnie na gitagoart.com. Pozdrawiam!